Cześć, mnie drodzy, Dezio firma Karl Hort, Michał. Michał Pietrasik, Piona. Gospodarstwo Rolne Pietrasik. No jest. Cześć. Moi drodzy, jedziemy właśnie na pole, zagospodarować reszki pożniwne, zrobimy humifikację, niemineralizację, stymulujemy rozwój mikroorganizmów glebowych, użyniamy, poprawiamy pojemność wodną w glebie. Przychodzi karbohumik biomas. Tak jedziemy jest. Na pole? Jedziemy na pole. Jedziemy. Cześć Michale, witam Cię. Cześć Dezydariusz, witaj. No, spotkałem się u Michała na gospodarstwie. Michał. Witaj, witaj. Co to u Was, co robiliście do tej pory, a co robimy teraz, ja potem powiem, tak? Tutaj na tym polu? Na tym polu, no. Na tym polu akurat, no, mieliśmy jęczmień. I teraz szykujemy się do rzepaku. Więc no, jęczmień zebrany. I teraz chcemy po prostu reszki pożniwne pozbyć się. Jak do tej pory radzicie sobie z reszkami pożniwnymi? Jak większość, czyli nawozami. Poszło zawsze 50-80 kilo jakiejś tam saletry czy mocznika i to by załatwiało sprawę. Niemniej no nie załatwiało wszystkiej sprawy. I teraz no wchodzimy w nowe. Jesteśmy tutaj z tego powodu, że u Michała w tym gospodarstwie stwierdzono, że te praktyki, które były na ten moment stosowane, nie przyniosły oczekiwanych jakby waszych efektów, też przy okazji. I wraz z Michałem doszliśmy do wniosku, że przestajemy reszki pożniwne mineralizować, a zaczynamy je humifikować. Humifikujemy je przy użyciu Karbohumik Biomas. Jest to nasz produkt, który jest na reszki pożniwne, który ma nam reszki zhumifikować, nie zmineralizować. Dlaczego? Mineralizacja naszej materii organicznej, naszej słomy, czy po kukurydzy, czy po rzepaku, czy po pszenicy, jest dla nas bardzo ważnym elementem w każdym gospodarstwie, ponieważ jest to element, który jest nam w stanie wpłynąć na poprawę próchnicy glebowej. Słuchajcie, moi drodzy, na tym przykładzie chcemy pokazać właśnie Państwu, jak humifikujemy te reszki, a nie mineralizujemy. W ten sposób wygląda woda, która została aplikowana właśnie karbomat biomas. Zobaczcie, ile to mamy przy okazji też kwasów humusowych. Tak wygląda już słoma, którą pryskaliśmy wcześniej, tak Michale? Sprawdzaliśmy sobie. Tak wygląda jeszcze nie popsikana. Tak? Kontrola. Przecież to jest bardzo cenny składnik. Tak stwierdziliśmy w tym roku, że Michale nie wyjdzie tego z pola. No oczywiście, że nie. Także, no, nie, oczywiście, że nie, ale też chciałem przede wszystkim przerobić ją i po prostu możliwie najlepiej wykorzystać, żeby po prostu ten materiał, on później nie zalegał w tej glebie, bo nawet po stosowaniu tych mineralnych nawozów, to często na następny rok wiosną jeszcze te słomki były po prostu łatwo było je znaleźć na polu, one nie ulegały nawet degradacji czy tej mineralizacji. A teraz no, zależy mi na tym, żeby to po prostu jak najszybciej przerobić w mikro i przede wszystkim w bio. No a dobrze wiemy, że teraz mamy takie uprawy bardzo, bardzo szybkie, wymagające dużych nakładów nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, które bardzo zubażają to wszystko w tą całą biologię, te wszystkie bakterie, bo to w tej glebie żyje. To tyle by mamy, tak? Ale musimy uruchomić te wszystkie procesy humifikacji tych naszych resztek pożniwnych. To właśnie w taki sposób. Mamy jakie dawki? Stosujemy karbohumik biomas? Tutaj stosujemy 100 litrów karbohumiku i do tego 300 litrów wody, czyli razem cieczy roboczej pryskamy 400 litrów na hektar. Na hektar. Tak. Słyszycie, moi drodzy, 100 litrów na hektar. Samego produktu. Samego produktu. Tak.
ilość... 300 litrów wody, czyli mamy 400 litrów łącznie, tak? Tak. Pryskiwaczu. I to było areał, jaki zrobisz z tego pryskiwacza teraz? Masz... No mamy opryskiwacz akurat duży, więc zrobimy dosyć sporo, bo to jest 14 tysięcy litrów o szerokości roboczej 36 metrów. Największy mówiłeś, to pryskiwacz największy na obecnie na rynku, także 35 hektarów jedną beczką jesteśmy w stanie pokryć i tyle dzisiaj. Mamy też zamiar wymieszać od razu. I mieszamy to od razu przy użyciu? No akurat maszyna, agregat uprawowy Cookerlink z gęsiostópkami, które podcinają korzenie i po prostu jedziemy na 5 do 8 cm, żeby zmieszać właśnie słomę z glebą. Ja przytoczę, że jak robiliśmy tamtym roku testy, to używaliśmy do testów tak naprawdę używaliśmy beczkowozu, tak? Używaliśmy to beczkowozem. Ten produkt zrobił nam genialną pracę w tym gospodarstwie, ale wiadomo, że na tylu tysiącach hektarów u Michała wydatek wody jest taki był kłopotliwy, że nie ma szans. Stworzyliśmy karbumik biomas, przeznaczony typowo do opryskiwaczy ciągnikowych, który wykona bardzo duży areał w ciągu dnia. I cały czas podkreślamy, obniżamy jakby tą mineralizację w stosunku do humifikacji tej gleby. Tak. Jest to najbardziej ważny element. Wasza mineralizacja przez wiele lat nie przyniosła takich efektów, które byście chcieli, prawda? No nie dawała takich efektów właśnie i to było, stanowiło też dosyć duży problem, bo to automatycznie na tych resztkach możliwnych i przenoszą się choroby, i przenoszą się patogeny i też jest pożywka dla no niestety tych negatywnych mikroorganizmów, tu też bardziej jakichś robali. Żeby mikroorganizmy. Tak, także to chodzi mi pierwotniaki, glony jakieś, tak. Które... Walczę o glebę, o strukturę gleby, żeby była bogata, żyzna, no i przede wszystkim. No, ale też walczymy w tym gospodarstwie o zwiększenie retencji wodnej tej gleby. Tak. Bo problem suszowy jest wszędzie. Jeżdżę po wielu gospodarstwach i czasem jest po prostu tragedia. Nie ma odpowiedniego gleba buforu wodnego, nie ma magazynu. Przez aplikację kwasów humusowych w tym wypadku też bardzo mocno budujemy jej potencjał właśnie wodny. No jest to dużym problemem, szczególnie u nas na glebach lekkich, no, które są w gruncie rzeczy bardzo mineralne i mało mają tej próchnicy. Także no tutaj właśnie humifikacja i jak najszybsze przerobienie tych resztek na próchnicę, to jest tutaj dla mnie tutaj tym najważniejszym celem. Ta gleba, która jest przyjechana już drugi raz, tak? Jechaliśmy? Tak. No, przemieszaliśmy tutaj tą słomę. No jest dzisiaj wilgotno, warunki są super. No właśnie, czekaliśmy, słuchajcie, na te warunki, deszcz, tak. Bo jak wiemy, przy tylu tysiącach hektarów, no trudno znaleźć to okienko pogodowe. Mamy teraz okienko pogodowe i będziemy jeździć pewnie dzień teraz do wyczerpania zapasów naszego produktu. Póki starczy pola. Tak jest. No. Żniwa ruszyły, więc to jest po prostu od razu teraz załatwiamy temat już pod zasiewy na przyszły rok. Także tu pójdzie rzepak. No i oczywiście jeszcze zobaczymy, jak to ładnie tutaj zadziała, nie?